Zamki Ruinberg. Nie wiemy niestety, jakie wyposażenie. Animo się Mandero, poradzamy z nigerkami i czarnymi małpiszonami. Niega, niega 8 zł. Nie ma niestety dźwięku silnika w powtórce. Nie działa silnik. Na pewno muszę powiedzieć, że losowanie jest bardzo dobre. Mapa też jest spoko. Można tutaj zrobić na pewno dobry wynik. Na początek najlepiej przymierzyć na środek. No i właśnie, środeczek, dobry strzał. Choć nieskupione do końca było niby. Progetto lepiej stoi. Ej, duży masz celownik. Chyba nie masz małego kółka. Masz wzmocnienie. Co masz oprócz wzmocnienia? Na pewno wzmocnienie, ale co jeszcze? Bo... Duży celownik jest. Za duży. Wiesz, co będzie w nowej przepustce, ale w sensie jakie czołgi? Czy co, Gregor? Nie wiem, co to znaczy. No nie outaim. Ręcznie. Troszeczkę też tutaj musisz uważać, bo tam SHPTK stoi. O, i on ma 330 penetracji na godzie i cię pożera. To było ryzykowne, jednak lepiej byłoby, gdybyś tutaj się ustawił za nasypem tym, prawda? A ty bardzo mocno się odsłoniłeś. Pani Uncle Benz, no niestety muszę zakończyć pana przygodę na czacie. Tak, tutaj widziałeś, no... Nie jest zalecane komentowanie, które ma na celu obrażanie mnie, czy też innych widzów. No niestety, no takie osoby nie mają prawa pisać na czacie. Prawo ja wyznaczam w tym przypadku, no i... Prawo jest takie, że twoja przygoda się kończy. Siema, Łukasz. Chodzi mi o czołgi. A, no to z czołgów dostępnych będzie w przepustce po raz pierwszy Light, francuski 105 MX, polski Lewandowski i Progetto. Włoskie. Magic. Tak jak mówię, no widać, że strasznie celne jest działo twoje. Duży celownik, nie powinien taki być duży. Wydaje mi się, że nie masz ulepszonego celowania. No i też nie masz racji, racje też by poprawiły celownik. Ja na dwururce tak wzmocnienie średnio polecam. Panie Pawlo, ciebie do klanu zapisałem. Ja wolałbym grać tutaj z zestawem Venta, Staba, celowanie. Pod skuteczność, no dwururka wiadomo jaki ma celownik. Raczej nie zalecałbym wzmocnienia, no chyba, że ktoś dużo walczy na blisko. Ale ja tym na blisko staram się nie walczyć aż tak bardzo, bardziej za nasypami. A wtedy celność ma ogromne znaczenie. Dobre wycofanie się, na pewno fajnie tutaj zmieniłeś pozycję, to trzeba pochwalić. Teraz nie ma jak wystrzelić się z dwóch dział, bo jednak ten STG by się schował. Wiedział, że tu jesteś. Teraz bym poczekał sekundę na pocisk i bym strzelił, pyk. Dobry moment, doładowali sobie strzał. To jest bardzo ważne w dwururce, żeby patrzeć ile sekund do kolejnego pocisku. I jak na razie tutaj bardzo dobrze timingowo się poruszasz. Wpisujesz się idealnie w czas na pociski.
No lepiej byłoby z tym Terekiem nie walczyć. O, już padł. ...330 penetracji, to pożera, to jest... Oj, trochę tutaj problemów z jazdą. Zagubiłeś się, ale chyba już ci pechy nie da. Chyba już nie. Padł jeden Włoch, jeden cios wacki padł, teraz z drugiego sam zdjąłeś ten strzał. No to giga fuks jednak, prawda? Vipera trzyma front, możesz skupić się na plecach, tutaj powinna być gdzieś lorka. O, jest w bok wieży bym strzelił, albo nawet w bok kadłuba. Wieże tych włoskich fedeków są bardzo fajnym punktem do strzelania. A jak jeszcze taką wieżyczkę uszkodzimy, no to już w ogóle jest katastrofa dla operatora tych maszyn. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby teraz wyjeżdżać od prawej strony, czyli tutaj od prawej. Pojechać może do kościółka? Bo nie wiem, czy tutaj będzie miejsce po prostu. Nie wiem, czy ta Vipera ci miejsce nie zabierze. No właśnie. No, chyba miałem rację teraz, prawda? Że od prawej strony byś mógł go domknąć, a tak on ci uciekł. Ale te 4 za to wpadło pod lufę, fajnie. I zdąży dociść jeden strzał. On, choć na goldzie odbił się. Ciekawe, gdzie mierzył. Chyba w górną płytę gdzieś. Vipera wyjeżdża, KW5 ulewa się. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej zdjąć lisa, wiesz? Źle mierzysz. Ja bym tutaj mierzył w garnek. No w garnek, prawda? Chyba, że miałbym golda, no to wtedy mógłbym powierzyć. Tamper 12, podkreślenie 1, siema multi, sprawdzisz konto i polecisz jakiś planik? 15 złotych. Dobrze, panie Camper, twoje konto będzie ostatnim, które sprawdzimy. Lorka z prawej, lorka, chyba, że on zginie. O, dobra, zginęła. I garnek tutaj ten wielki. Nie, no. Tu. Takie... Mam myślenie teraz, co tu się kurna odwala. Widzę garnek, a ty mierzysz gdzieś tutaj. Why? O co chodzi? Dlaczego? Dlaczego tak? Tyle opcji. Taki wielki garnek, kurna. Taki wielki. A ty tam gdzieś dolną płytę kombinuje, kurna. Może tam wejdzie ty, cyk, cyk. No, no niestety. Link do biegłości jest w opisie live'a. Mody są dostępne w opisie live'a na YouTubie, jakbyś chciał pobrać. Shadow Killer. No przy tej odległości nie dało się nie trafić, panie Gregor. Moim zdaniem.